świata wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. Sierpniowe niebo, 63 dni chwały w reżyserii Irka Dobrowolskiego już na DVD. Film jest wielowątkową i poruszającą opowieścią sięgającą czasów lata 1944 roku. Do montażu wykorzystano nieznane do tej pory materiały nakręcone w trakcie Powstania Warszawskiego. Reżyser filmu jest synem powstańca Leszka Dobrowolskiego, pseudonim Wrzos, żołnierza batalionu Gozdawa. Jedną z ról zagrał kolega Wrzosa z oddziału Jerzy Romanowski, pseudonim Drań, zaś w rolach starych powstańców wystąpili prawdziwi uczestnicy powstania. A za nas polegli. To krew i zy, cierpienia dla wolności. Ci piękni ludzie bez straty tożsamości. Sierpniowe niebo w blasku promieni. To numer dla tych, którzy o tym zapomnieli. Na każdym kroku spotykamy się z rzeźbami i obrazami przedstawiającymi postacie biblijne, świętych i błogosławionych. Wszyscy, którzy chcą zidentyfikować bezimiennych świętych spoglądających z obrazów i rozszyfrować ich atrybuty, mogą sięgnąć po leksykon Jak czytać wizerunki świętych. Książka Rób to, co kochasz, jak wejść na drogę życia z pasją. To zapis etapów życia rapera Arkadio. Artysta bardzo szczerze opowiada o radykalnej przemianie, którą przeszedł w wieku 17 lat. Książka opisuje decyzje, które muszą zapaść, aby wyrwać się z nałogów oraz trudności, z którymi styka się każdy, kto decyduje się na dobre zmiany w życiu. Był postacią tragiczną, uwikłaną w nauk i polityczne układy, człowiekiem zdolnym oświadczyć się podczas wojennej tułaczki trzem kobietom naraz, gdy w domu czekała żona? A może księżycowym facetem, zakochanym przede wszystkim w poezji i muzyce? Książka Anny Arno odkrywa przed czytelnikami różne twarze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Joyce Meyer, Ufaj Bogu dzień po dniu. Są to codzienne rozważania pełne odniesień do Biblii oraz praktycznych rad i wskazówek, które warto wprowadzić w życie.